Panie doktorze, co ja mam brać, żeby było lepiej? Czego nie robić? No i masturbacja. A masturbacja jest w ogóle super. Umawiajcie się z facetami na seks. Dobrobyt nas zabił. Ja bym nie chciał mieć z powrotem 40 lat. Ile dzieci możemy mieć? Może mieć najlepsze orgazmy w życiu. A co teraz z naszą seksualnością? Ja chcę być przytulony, pogłaskany, pocałowany. Tak duża siła w naturze jest. Uratowałeś dzisiaj wiele małżeństw. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Jest jakaś prawidłowość, że ile razy, ile dzieci możemy mieć? Kiedyś, jak nie była tej koncepcji, jest 100-150 lat temu, to kobieta jest zaprogramowana, proszę zapowiedzieć, czy jest w stanie w okresie płodności, czyli tam od tego 14-16 roku życia, jak już ma regularne owulacyjne cykle, do momentu menopauzy 15 dzieci. Kiedyś się rodziło tyle, robiło 9-12 dzieci było, bo albo dziewczyna była w ciąży, co jest antykoncepcyjne, albo karmiła, co przez chwilę jeszcze było antykoncepcyjne. No ale potem od razu, jak już przestawała karmić, czy przychodzi okres jajeczkowania w trakcie nawet karmienia, to zachodziła w następną, no i bo nie było, no. No to, siła rzeczy była taka, natura. No i się rodziło. Część umierała na różne choroby i tak dalej z różnych względów, natomiast ale były rodziny wielodzietne. 7, 8 dzieci, 5. Ja wiem, do ojca na przykład. 11 osób. No ale to było tam 100 lat temu, czy tam coś takiego. No nawet nie. No może, no, okej. 80, 90. No, 90. No tak. To moja babcia miała 5 też. No ale dobra, no. I takie były te rodziny. Wtedy to... Także poza tym dziewczyna się rodzi z tymi jajeczkami i ona może tyle tych jajeczek, tyle tych ciąż zrobić w tym okresie, a potem biologia mówi, i to jest bardzo okrutne, w okresie 50-45+, że zabiera jej testosteron, zabiera jej jajeczkowania, zabiera jej progesteron i nagle zostawia dziewczynę bez ochrony układu krążenia. Bo estrogeny dziewczynie pozwalają lepszą mieć kondycję serca, układu krążenia, kontrolę ciśnienia, masę ciała i nagle fu... To spada. U faceta to od 35 roku sobie równia pochyła pomału, po 1, po 2% rocznie mu ubywa testosteron. Nie zauważyłem. A u dziewczyny to dihydrepiandrostenion, taki można sobie we krwi proszę zrobić. Natomiast u dziewczyn to jest jeszcze do okresu menopauzy, tam 7 miesiączki i nagle buch spada. I wtedy wychodzi te grzechy, które sobie nazbierała przez ostatnie 15 lat. O menopauzie będzie jeszcze jeden odcinek później. Teraz dokończymy jeszcze ten. Ale przyjdź na ten odcinek o przygotowaniu się do menopauzy i już później samej menopauzy, czyli gdzieś tam 50+, czy wcześniej sporadycznie. Ale to też będzie ciekawe, bo tych pań u mnie na kanale jest sporo. No i dobrze się jest, dobrze przygotować. Tak. No to kończymy jeszcze ten rozdział. Co by jeszcze dopowiedzieć tym naszym miłym paniom? Co ważne, bo potem jest druga, trzecia ciąża. I rzadko kolejne. Żeby zwrócić uwagę, że jeżeli część kobiet coraz większa, 25%, 30%, ma zaburzenia tolerancji glukozy i nie zauważa, że każde kolejne dziecko jest coraz większe. Czyli 3800, 4, 4200, 4400. W pierwszej ciąży przytyła 17, 20, 25 kilo. Czy w ogóle jak już idzie powyżej 15, no to nie dlatego, że cukier był niski. To na to musi uważać. Bo wtedy po 20 latach, 15-20 latach od takiego porodu, czyli jak będzie dziewczyna 45+, ma ryzyko wysokiego cukru, już nie będąc w ciąży nawet. I udaru i zawału w tym momencie. Otłuszczenia wątroby, zaburzenia pracy, wzrostu masy ciała, osteoporozy. No same problemy. A gdzie już natura jej dała sygnał, mówi zobacz, przytyłaś 20 kilo, 25, coś trzeba z tym zrobić, zobacz, czy nie będzie insulinooporności. No i wtedy może zapytać mamę, babcię, jak to wyglądało. No i jeszcze babcia się może okazać, że żyła w zupełnie innych czasach, co innego jadła. Nie było czekolady tyle i tak tego dostępności, ani słodkich owoców. Natomiast mama już może mieć te problemy. Ja czasem mówię dziewczynie 22 lata czy 3, idź do domu, powiedz mamie, żeby sobie zrobiła badanie, bo widzę, że ty masz zaburzenia tolerancji glukozy. Bo ona może mieć udar zawał. No i niestety mi kilka powiedziało, miesiąc temu mama zmarła na udar. I szkoda, dlatego w tych książkach mam, bo to mnie po prostu trochę mnie obciążało, że ludzie tego nie wiedzą i tak się to kończy. No bo gdyby przyszła pół roku wcześniej, może by mamie powiedziała, ty mama zrób sobie też te badania tutaj i zobaczymy co się będzie działo, bo ty przecież przytyłaś 25 kilo. No i ta mama by żyła, nie miałaby udaru. I tego mi było szkoda, dlatego też z takiego trochę poczucia, że to trochę moja wina, że ta dziewczyna, czy tam nie wiedzieli, nie było to wiadome. Natomiast po porodzie to już temat się zamyka, położnictwo się skończyło i czekamy. I tu jest problem. 15 lat od 35 mniej więcej do 50, że dziewczyny, no przecież się nic nie dzieje. No właśnie, ale to jest ten moment, kiedy trzeba popracować na to, co się będzie działo, co się może dziać w wieku 50 lat. No i wtedy nie chodzą, nie robią cytologii, nie robią USG, nie robią mamografii, nie robią tych badań, które
profilaktycznie mogłyby coś pokazać. Zaburzenia tolerancji glukozy, kwas moczowy, poziom witaminy D3, a pomału im to odjeżdża. Zaburzenia koncentracji, spadek libido, wzrost masy ciała, zaburzenia pamięci krótkiej. To się zaczyna dziać 30, 40, 5, 50, a potem to już wychodzi. O rety, skończyła się miesiączka. I już jest menopauza. No ale to wtedy są takie zmiany, które trudno wtedy wrócić. My możemy dzięki leczeniu uzupełnić te hormony, ale to wszystko musi być bezpieczne. Indywidualnie trzeba każdej dziewczynie pokazać, ale przede wszystkim zrobić tą checklistę, ten research taki, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy, z jakim ryzykiem onkologicznym ten onkopakiet i badamy geny, z jakim ryzykiem metabolicznym te test tolerancji glukozy D3 i tamte badania, ferytyna i tak dalej, żeby zobaczyć tarczycę przeciwciała, kogo to dotyczy, skoki prolaktyny, co się będzie działo, żeby mieć na to wpływ i realnie na podstawie wyników ocenić, że tu problem, tu i te dziury załatać, żeby ta łódka jeszcze daleko mogła popłynąć. Bo po 50 to jest ten drugi lepszy okres życia, bo my jesteśmy świadomi. Dzieci poszły na swoje, możemy się sobą zająć wreszcie i się zatrzymać w tym biegu, zastanowić się. I to jest fajne, bo człowiek ma to doświadczenie, wie, co jest smaczne, gdzie są te smaki poukrywane, kto jest fajny dla nas, kto, w jakich relacjach jest dobrze i tym się delektować w życiu. I to jest najpiękniejszy okres życia po 50. Tak jest. Nawet jak dla kogo, ja mam taką książkę Dekada do dekady i tam autor pisze, że najlepsza dekada dla faceta to my ją zaczęliśmy. To jest siódma dekada. Tak, tak. Wtedy już mamy wszystko pokładane, pełne doświadczenia, wiedzy nagromadzonej, możliwości. Finansowo już spokojnie. Szarpaniny nie ma. Dzieci poszły. I autor pisze zasadnie, że to jest dla... Wtedy jesteśmy najbardziej jeszcze twórczy możemy być. Tak, tak. Dzielić się wiedzą, doświadczeniem. Tak. Super. Tak. I to genialne jest. Nadal i nasze żony są fajne. No właśnie, a co przyszedł okres menopauzy? Bez wiedzy na temat menopauzy podejrzewam, że ludzie myślą, no i co to będzie, a co teraz z naszą seksualnością i wszystko się nagle kończy i jak mamy żyć i tak szybko się to stało. Tak, tak. I nie wiedząc, nie będąc przygotowanym na to tak naprawdę, myślę, że sporo osób nie wie, co je czeka. Niestety godzą się osoby na to. To jest smutne i przykre, a nie muszą. Bez tej wiedzy. Ratuj. Właśnie odjeżdża ten pociąg. Czyli muszą ocenić stan układu krążenia, bo niestety on decyduje o jakości dopływającej krwi. I to najbardziej delikatne narządy, jakie są i które pierwsze dostają po głowie, to są narządy płciowe. Potem są nerki, układ wieńcowy i mózg. Narządy, jeśli chodzi o... I tutaj największym zdrajcą jest cukier, niestety. Bo nam karmelizuje, glikację robi nam tych białek. Naczyń, endotelium naczyń krwionośnych i uszkadza te naczynie. Problem jest utrzymanie wzwodu, utrzymanie w stosunku, libido. O, też się wtedy psuje, bo jak w stresie to prolaktyna lubi skakać i nam zabiera to libido. I z testosteron też niskie estrogeny. Dziewczyny się na to skarżą, że tak jakby problem narasta, bo spadły im estrogeny. No tak, ale my możemy zrobić tą checklistę, zobaczyć, że czego jest za mało i uzupełnić, ja nie mówię w 100%, ale w 30%. Tylko musi być tor wyczyszczony, tam nie może być gluten, tam nie może być cukier, nie może być zamieniony na miód czy na owoce jakieś takie, no bo to niestety i witamina A musi być, witamina C, witamina E, bo to buduje te nabłonki. No i wiedząc to na podstawie tej listy, my możemy takie rzeczy wykonać, że możemy się czuć lepiej. I ja jestem za stosowaniem suplementacji tego, czego nam już ubyło i takim u kobiet i u mężczyzn dihydroepiandrosterion, DHEA. On jest produkowany przez nadnercza i organizm sobie z nim u kobiet robi estradiol, u facetów testosteron. I możemy ocenić, ile go mamy. Jeśli mieliśmy kiedyś, powiedzmy, od 1 do 100, a teraz mamy 5, no to ja sobie mogę do 20 do 30% normy tamtej stopniowo uzupełnić co tydzień, zwiększam dawki i zobaczyć, co się będzie działo. Ale to nie jest tak, że panie doktorze, co ja mam brać, żeby było lepiej? Czego nie robić, żeby było lepiej? To jest pierwsze pytanie. Czyli nie jeść tego, tamtego, stres ogarniać. Także to jest droga, a nie, że ja dalej będę powielał te rzeczy, które robię źle, pił alkohol, żył w stresie i tak dalej, jadł słodkie, bo mi się podoba to, coś takiego, czy to pszenicę i będę coś brał, żeby było dobrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest wiedza i edukacja ta seksualna, jak sobie tą seksualność budować, jak to tworzyć, bo te 35 lat, czy tam 40, które nas łączy, bo w tym momencie tą para i mniej więcej tyle lat ze sobą jest, to jest niesamowita wartość. My się znamy niejako po geście, po mimice, po spojrzeniu. W ogóle, jak się nic nie mówi, to już druga strona wie, to jest bezcenne, bo mamy takiego drugiego przyjaciela i na przykład taka prosta sprawa. Ja z żoną robię coś takiego, że codziennie rano się przytulamy. Jak ją widzę, to czy wstanę, ja wstanę, w kuchni się spotkamy, myk i się przytulamy. Dzień dobry. Bezwzględnie. Tak, tak. I to jest tak na siłę, powiedzmy na siłę. No nie, źle powiedziałem, ale to jest tak już, że tak ma być.
I to wtedy traktujemy normalnie. Tak samo można zacząć, a osób, ja tak to polecam też, 50 plus dziewczyny, umawiajcie się z facetami na seks w piątek o 18. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale w środę o 19, jak kto woli. Może być piątek o 18, chata wyczyszczona, dzieci poszły, macie ludzi dla siebie. I ma być seks, co by nie było. Od rana się możecie bawić, ale o 18, piątek ma być seks. O co chodzi? No i to będzie dziwne, że na godzinę, na zegarek. Nie, masz się chłopie położyć, ty kobieto też. Macie mieć ze sobą, przytulać się, pocałować, ma być. Dla facetów są coraz bezpieczniejsze leki, żeby ten wzwód był dłuższy i tak dalej. Ale pamiętajmy o tym. No i co się okaże, że jak oni to zaczną robić tak na notesik, to po pewnym czasie tak się do siebie zbliżą, że zaczną to robić bez notesiku. I o to chodzi. Że zrobią to i w środę, no bo przecież to takie naturalne. Chodzi o to, żeby to się stało naturalne. I mózg, i to ciało zaakceptuje tą obecność drugiego człowieka, bo człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje dotyku drugiego. Nie, że ja mu napiszę SMS-a, kocham cię i serduszko wyślę. Tylko ja chcę być przytulony, pogłaskany, pocałowany. No i plus jeszcze te różne formy seksu, bo różni ludzie ważą, różnie, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, no to wszystko, czasem właśnie to przytulenie wystarczy, czasem no, to trzeba sobie samemu już wytworzyć przez te wszystkie lata, żeby było dobrze. Ja wiesz, że tu nas słuchają jeszcze młode dziewczyny też i dla nich się to wydaje, przestań. Nie, no czemu? 50 plus. Nie, w Stanach są badania, 70-tki regularnie 2-3 razy w miesiącu. 70-tki. Tak, 70% w ogóle ma stosunki. No. Ale w czym to przeszkadza? Ja się teraz lepiej czuję. To kiedy kończymy? Nigdy. No serio, ja się teraz lepiej czuję, mając 60 lat, niż jak miałem 40, bo wtedy byłem zestresowany, spięty, zaganiany i tak dalej. No. Myślałem o tym, żeby połączyć koniec z końcem, a teraz ja nic nie muszę. Teraz tylko mogę. Ja się naprawdę, ja bym nie chciał mieć z powrotem 40 lat. O, też tak mówię. Naprawdę. Serio. Też tak mówię. No ale wiesz, że młodzi ludzie to już myślą, że w tym wieku to już nawet nie wypada. Ja kiedyś myślałem, że o proszę bardzo, młodzi, dziewczyny, proszę bardzo, przyszła do mnie dziewczyna 19 lat i mówi, że taki staruch się do niej podwala. Ja mówię, no staruch, co myślę, no a ile ma lat? 23. To jest punkt widzenia. Ta dziewczyna, która ma teraz 40, czy tam 35, ona za chwilę będzie miała 45. Za chwilę. To nie będzie tak, że o, jeszcze 10. Nie, nie, nie. Za chwilę będzie miała 45. Niech już ogarnie sobie temat, żeby się wtedy nie obudzić. Nie, ale czasem jak mówimy i córka, mój tato, to nie mówi się ale o ale świat idzie do przodu. Kiedyś osoba... Nie mogę tego słuchać. Dobra. Przed II wojną światową to się dożywało 50 lat. To była średnia długość życia w Europie. A teraz jest 80. My biologicznie jesteśmy zaprogramowani na 120, na luzaku. Ja mam teścia 97 lat, który ma poglądy mojej córki. Można. Jest w ogóle gościu sprawny. Ale temat jest taki, że jak on miał 14 lat, był wywieziony na Sybir, do Kazachstanu i tam głodował. Czyli głodówki są też fajne w życiu. Zresztą my mamy te posty takie. To nie głupie jest było biologicznie, że nie ma co jeść, jest zima, śnieg, tego, to sobie pogłoduj tam ileś czasu, żeby ten organizm mógł sobie oczyścić wziąć te toksyny, a nie okres obfitości non-stop na okrągło całe życie. Tak. Dobrobyt nas zabił. Tak, tak, tak. Dokładnie. Dokładnie. On nam przyspiesza zegarek taki, tak jak nastawiamy zegarek, przyspiesza nam te krążenie na tarczy, jeśli mamy zaprogramowane te 120 lat. No to jak się mamy obfitości, to pierwsze telomery się szybciej skracają, te nożyczki tam się szybciej tną. Ten długość taśmy do cywila się nam szybko nam się obcinają wtedy. Natomiast jeśli jesteśmy, pozwalamy sobie na głód, to biologia zwalnia te problemy, te procesy i czeka, aż ten głód przejdzie, żeby potem sobie odpalić. Po prostu dłużej żyjemy przez to, że stosowaliśmy te posty. No dobrze, ale zazwyczaj panie po menopauzie, jako wytłumaczenie, używają tego, bo przybierają znacząco na wadze i zwalają to wszystko na menopauzę właśnie. A może tu jest coś, co można zaradzić? No tak, to oczywiście. Oczywiście, bo chronione były przez estrogeny, dlatego ta subtelna dawka indywidualnie dobrana, bezpieczna po zrobieniu tego okna onkologicznego, że nie ma genów i nie ma orkopakietu złego, to wpuszcza nam pozwolić, możemy dać te estrogeny. Ja mam dziewczyny, które mają 60 lat i lepiej się czują niż miały 50. Mm-hmm. I wyglądają dalej jak dziewczynki. Im koleżanki zazdroszczą, co ty robisz, że tak wyglądasz. A już się zaczęło, bo spadły estrogeny. Zaburzenia koncentracji pamięci, z pamięci krótka i tak dalej. Problemy z libido, zaburzenia i tak dalej. To się już zaczynało. I żeśmy z tego wyszli, w miarę wcześniej. Czyli jeśli zaczyna rosnąć masa ciała, to popatrzmy, co myśmy jedli. Bo całe życie dziewczyna musiała trochę kalorycznie więcej zjeść, bo ma miesiączki. Na przykład. A tu już ich nie ma. A dalej dwie bułeczki pszenne, bo tak było fajnie. No to popatrzmy na to, co się zmieniło i to też możemy. Jest to szansa w ogóle, żeby pobudzać zmysły i trochę czuć ten świat, to powinniśmy co jakiś czas zmienić. Jeśli ja codziennie rano jem coś tam, to zjedz na przykład kiszona kapustę albo banana na przykład rano na śniadanie. Coś innego, żeby mi się te zmysły oczyściły. Zresztą jak mam kawę, tą espresso, jak mi to najpierw mi dają wodę do wypicia, żeby sobie
przeczyścić. Oczyścić. Tak, te kubki smakowe. Czyli zróbmy coś innego niż codziennie to samo przez wiele lat, bo to nas po menopauzie, jak nam spadnie ta kurtyna chroniąca estrogenowa przed wzrostem masy ciała, no to to zacznie 2 kilo rocznie. Jak się pytam, ile pani waży, to nie dlatego, żeby się dowiedzieć, że 90, chociaż część tam oszukuje, bo waży 99. Ona mówi 90. A ja patrzę, te 9 sobie odejmują. Ja się pytam, ile 5 lat temu było. Aha. I to jest ważne, bo się okazuje, że 2 kilo rocznie idzie, albo 3, albo kilo rocznie. To ja się pytam, dziewczyna ma 50 lat, to ile będzie ważyła, skoro 2 kilo rocznie za 20 lat? Aha. Czyli róbmy to, wywalmy tą pszenicę, wywalmy cukier twardo, ale przynajmniej nie dwie łyżeczki, tylko spróbujmy wcale. Mhm. I nagle się okazuje, że ta herbata smakuje. Tak, ja w tym roku się przekonałem dopiero, bo ja od początku roku odstawiłem cukier. Kiedyś mi się to wydawało niemożliwe. Nie, ale jak to? Może łatwiej mi było z herbatą, trudniej z kawą, a teraz tam nie słodzę. Czasem dam raz, może na 2 tygodnie, trochę, ale odłożyłem i nic mi się nie stało. No. Jelita podziękują, bo cukier jest jakieś ciepło wilgotne, odżywia drożdże, tworzy nam stany zapalne w jelitach i organizm musi posprzątać potem i się tym zajmuje. Natomiast te pozytywne bakterie, które jedzą ten błonnik, to one nam robią dobrze, one nam robią warstwę śluzową na tych jelitach, chronią te jelita, tam się mogą kostki zregenerować, lepiej się wchłaniają witaminy i się generalnie lepiej czujemy. To w sumie jest logiczne, ale ludziom się wydaje, bo jak od dziecka się daje cukier, słodycze, no to, że to takie naturalne. No nie, no cukier jest największym narkotykiem. On nas tak uzależnia. Ale jak to, taką reklamę pamiętam, matko nie żałuj dziecku cukru. No, cukier krzepi, nie? No. To jeszcze jak byłem dzieckiem, to takie były reklamy. Albo pij mleko, będziesz wielki. To było dopiero. A jeszcze była taka, wypowiada się krowa i mówi, teraz nawet ja wiem, że margaryna jest lepsza. O rety. Naprawdę, to było, ja wiem, pewnie z 20 lat, ale jak margaryny tak wchodziły. Znaczy reklama jest brutalna po prostu. No. Musi wejść z butami do głowy i zakodować coś tam. To tak by, nie ma. Nie przekonali mnie. No ale cukier to już trzeba było wcześniej. Chociaż ja też cukrę długo jadłem cukier. Znaczy nie wypiłbym coli albo gazowanego słodkiego napoju, nic soku z kartonu, nie? Mm-hmm. To absolutnie nie, to już od lat. Czy czekolady też niestety nie jem. Nic gorzką można. Słodyczy, ja wiem, słodyczy w ogóle nie używamy. To tam. Strasznie dużo psuje zęby ta słodycze i powoduje zapalenie przydziąsła i krwawienie drobne takie z tych naczynek. Może jak myjemy mocno, twardo, często, to się może pojawić nawet krew. I to stąd ten brzydki zapach z ust jest wtedy, jeśli się je słodkie rzeczy. Mhm. Bo ta krew tam się psuje, gnie i taki. Ale jak myślisz, jak długi jest ten okres taki przejściowy, który potrzebujemy, żeby dobrze się poczuć po odstawieniu? No dwa tygodnie, przepraszam. Ale efekty takie optymalne, bo to jest początek. I z tym bardzo gorąco zwraca uwagę na przyprawy przeciwzapalne. Kurkuma, kardamon, cynamon, imbir, goździki. Nawet sobie mieszankę można taką zrobić z tych mielone. Powiedz to powoli. Kurkuma, kardamon, cynamon, imbir, goździki mielone. Mhm. Można kupić mielone nawet już. Albo sami uzmierzyć. Jedna łyżeczka, na sucho się nie zje, płaska może być mała, ale pół szklanki ciepłej wody, żeby to tak... Panie goi... To zrobię. Ja to robię. Ja tak robię. Tak i zrobię. I jak to często? A raz dziennie. Z wodą? No, bo na sucho się nie da. Super. I jeszcze zioła bym bardzo gorąco zachęcał. Zioła, już tam Unia trochę wycina te zioła teraz, kurczaki. Ale powinniśmy jak najwięcej zastosować. Oni się tam wycinają, co chcą. No ale, no dobrze. Będziemy doli uprawiać. Ja będę uprawiał też. Ale bazylia działa pięknie przeciwzapalnie. No. Super, jest aronika, jest takie, są fajne rzeczy. Pięciornik gęsi, ogórecznik lekarski, który działa przeciwzapalnie. Ja mam nawet taką mieszankę, która po stosowaniu 2 razy dziennie taka herbatka. Morwa biała herbatka, zmniejsza chęć jedzenia słodkiego. Chrom organiczny też. Lactobacillus femina, zmniejsza cukry też. Takie probiotyki. Ale zioła, to jest tak duża siła w naturze jest, tylko oczywiście w odpowiednich dawkach stosowania i tak dalej. Sami może pokrzywa. Ja na wiosnę, koniec maja, druga połowa, rwę pokrzywę, do blendera wrzucam. No smakuje to jak trawa, no trudno, ale jak ja się dobrze potem czuję. Jak zjem pół szklanki takiego zblendowanego wodą. Zioła to jest, tam jest krzem ratujący nasze jelita. Jak człowiek je tylko właśnie pszenny chlebek słodkie czy coś takiego, no to tego nie widzi. A tam są te mikroelementy właśnie i chodzi, albo grzyby, aminokwasy egzogenne. Jedzmy grzyby, wieczarki, borówki, jakie chcemy, czy boczniaki nawet, ale jedzmy grzyby. Tam są aminokwasy egzogenne, a organizm potrzebuje tych aminokwasów, reszt aminowych, bo to potem na rybosomach, żeby się DNA mogło odregenerować. No jak tego nie ma, to z pustego się nie naleje. Tak, ja mieszkam w lesie, więc na śniadanie idę w kapciach za płot po grzyby.
na śniadanie. Ja tu mam w ogrodzeniu jeszcze taczkę grzybów mogę przynieść. Super, no. Pięknie. Tak trzeba żyć. No. No dzisiaj się dużo dowiedzieliśmy, w poprzednich dwóch odcinkach również. No ale jeszcze bym tu drążył dalej, bo patrz. Myślę, bo ja nie wiedziałem, jak to będzie po menopauzie. Nie mojej. I nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślę, że faceci nie mają takiej wiedzy i często się martwią, no że to już lipa, potem koniec i to albo wcale, albo rzadko, albo nigdy, albo koniec. Błąd. No właśnie. Błąd. Niech to wybrzmi. Tak, bo faceci są zostawieni sami sobie. Kobieta to jeszcze pójdzie do ginekologa, a facet gdzie ma pójść? Do rodzinnego, który sam siedzi z brzuchem? Do szwagra. No okej, okay. No tak. Nie takie rzeczy żeśmy robili. No i się załogadzi te smutki. Nie wolno się poddawać. Robimy badania. Właśnie tą prostatę trzeba ogarnąć, bo tam po 50 to ryzyko. Ale to są łagodne wzrosty. No tylko, że to trzeba zrobić. Plus te checklistę tych badań tych. Ale bo faceci do mnie też przychodzą. Najbardziej fajnie, bo jak facet wyjdzie, to kobieta mówi, że nie wie, czy do dobrego gabinetu wchodzi, bo facet właśnie wyszedł. Tak już powiedziała przez wczoraj pacjentka. Ale z wynikami i ogarniamy te tematy. Poza tym są leki bezpieczne stosowane, które też nawet poprawiają krążenie, jeśli chodzi o utrzymanie jakości prostaty, a to decyduje o jakości współżycia też. Utrzymanie naczyń krwionośnych, które możemy stosować co drugi, co trzeci dzień, wykluczając te choroby ryzyka i inne. Czyli dla każdego coś jest, że facetowi można naprawdę pomóc. I ja uważam, że plus jeszcze ta suplementacja, na przykład dihydroepia androstenedionem, jeśli facet miał za mało. Plus jeszcze można przezskórny jest testosteron. Jak ma facet 0,07 na przykład, a całe życie miał 12 na przykład. Jak miał 30-40 lat, ja mu nie zrobię 15 albo 8, ale 3, ale 4, to libido będzie i będzie większa ochota. Ale tutaj trzeba pamiętać na stres, bo stres nam zabiera ten testosteron. Alkohol nam zabiera ten testosteron. A co to ten stres? A przepraszam, bo ja się wyzwoliłem zupełnie. Stres to jak próbujemy, na przykład ktoś nam stuknie samochód, a jedziemy na randkę. No i już pozamiatane. Nie no, z żoną już w samochodzie jedziemy na randkę. Okej, okay. No na przykład. No to... Przepraszam. Wiesz co? No to jest dobra wiadomość właśnie. A odnieśmy się do tych wspomagaczy dla panów. Tak, i są leki, które... Tylko, że tak, jak on sobie łyknie tabletkę, ja zaczynam od najniższej dawki, no. To może musi być podniecenie. Czyli, bardzo ważna rzecz, super zapytanie. Jeżeli facet sobie ogląda pornografię i się masturbuje do tego, to jest to tak silny bodziec, że potem jak zobaczy partnerkę, no to on sobie myśli, tam było tego tyle, całe bogactwo, no to w ogóle bucze. A tu? Czym ja mam się podniecać? Ale kto jeszcze ogląda pornografię? No dobra, 30% po to tylko ma internet. Ile? 30%. No to największy ruch w internecie to właśnie porno. Już dziewczyny doganiają facety. No i masturbacja. Jak próbuje tak kombinować, to jeszcze masturbacja. Jeśli na przykład robi to ciągle jedną ręką, no to te bodźce są tak silne, bo już to ma wyćwiczone, widzi sobie to porno i mu zjeżdża jakoś tego życia. Potem ja to widzę, bo mój facet też to opowiada, aha, że to się zgadza. To są badania naukowe. Czyli tak, zmieniamy rękę, raz jedną, raz drugą, jeśli już, a masturbacja jest w ogóle super. Także żeby nie było, że nie. Nie, no bo to jest nasz własny seks. Jeśli mamy jakieś, powiedzmy, partnerki nie ma, bo wyjechała do innego kraju, czy tam, a potrzeby są, także spoko. Poza tym trenujemy wtedy też. Narząd nieużywany zanika. Jak ja przestanę uprawiać seks i zrobię to coraz rzadziej, u dziewczyny jest jeszcze gorzej, bo tam dochodzi do zanikowego zapalenia pochwy i potem ona jak spróbuje z partnerem z Tinderka gdzieś po 2 latach, to się wszystko tam rozrywa, to jest tak zapalenie, to tak boli piecze, że okej. Także to trzeba trochę przygotować. To dziewczyny mają wibratorki, mają pingwinki. Super, bo jak taczka jest po to, żeby było przyjemnie. Taka natura wymyśliła. To niech sobie robi tą przyjemność. Może mieć najlepsze orgazmy w życiu takim pingwinkiem. Czy w ogóle wibratory? Proszę bardzo. Narząd nieużywany zanika. Czyli o to trzeba zadbać, żeby było krwienie. To musi być wymasowane. A facet jak nie trenuje, to też będzie coraz gorzej. Jeśli robi to regularnie, raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu na przykład, czy raz na 2 tygodnie. No dobra, niech sobie robi jak chce, to on to trenuje. No i teraz tak, to co robić? No wyobrażać sobie, zmieniać ręce, wyobrażać sobie tą partnerkę. Ale ty mówisz takie rzeczy, że ja się czuję zażenowany. No, ale to są badania naukowe, to będzie myśliłem. Ale to tak sobie spokojnie opowiadasz. Ja... No tak, bo to potem pomaga. Pierwszy słyszę takie otwiera rzeczy. Życie. No i wtedy, jeśli to robimy, no i sobie łyknie facet tabletkę, no i musi być pobudzony, czyli musi być podniecony, bo jak on sobie łyknie i będzie czekał, aż będzie wszystko sztywne, no to się to tak nie spełni. Natomiast jeżeli już zobaczy te piersi, rozebrać, poprzytula, ta dziewczyna też chce być przy 20 minut poprzytulana najpierw, a nie rzucona 5 minut i po wszystkim. No, tak się też nie da załatwić. No niech to tam trwa. No ale one są, te środki są bezpieczne? Tak, coraz lepsze są, no. Jest... Tam ten czynnik nośny, czy ten... Viagra kiedyś była pierwsza taka, pierwszy to był taki, trochę miał grupy tego, warunki, żeby go zastosować, nie można było jeść, pić, gorzały, tego. No teraz ten Tadalafil, który jest teraz,
To są pod różnymi nazwami robione. No. To można i wypić, i zjeść, i 36 godzin działa, trzyma. I to jest prawda? No raczej. 36 godzin? To pół wsi. Nie, ale chodzi o to, że nie ma tego godilu, jak na przykład jakieś prostaglandyny sobie trzeba było wstrzyknąć do penisa, żeby była sztywność. To facet musiał polecieć do łazienki, myk, zrobić sobie zastrzyk, przyleciał i miały ten czas, że... Takie rzeczy były. No tak, żeby ta sztywność była. Dobrze, że byłem młody jeszcze. Nie, no teraz są pompki, można sobie napompować. Można... Jest w ogóle fizjoterapia. Jest dziewczyna, taka fizjoterapeutka, która się zajmuje u facetów po operacji prostaty, bo to jest duży problem, bo on ma powycinane, chłopak ma wtedy wszystkie... Pompki, matko. No tak, żeby napompować to, żeby ćwiczyć erekcję. To jest bardzo ważne, bo po operacji prostaty to te chłopaki płaczą, bo on by chciała tutaj pozamiatane. I musi zacząć jak najwcześniej. Cała rehabilitacja, fizjorehabilitacja taka. Fizjoterapeuta musi z nim, pomierzy mu napięcia. Naprawdę, to jest poważna rzecz u chłopaków. A czemu my nie wiemy takie rzeczy w tym wieku? A kto? O tym lekarze nawet nie wiedzą. Aha. Nie mówię co rodzinnych. Jak ja widzę diabetologa, który siedzi z brzuchem. Z insulinoopornością. No, i mówi, a je pszenicę, bo widzę, co je na wyjazdach. No to co ja mam zrobić? No ale dobrze ustawia ludziom cukrzycę. Nie, no super w ogóle. Lekarz. Także nie, no to nie, no spoko. Ale... No to on może by poszedł gdzie do lekarza. Nie, to jest bardzo ważne, bo ten dramat tych ludzi, którzy by chcieli ten seks uprawiać, bo ma partnerkę, ona by też chciała tej jedności takiej, bo to jest potwierdzenie jak gdyby akceptacji takiej społecznej, że ktoś nas kocha, ktoś nas przytula i z nim mamy ten seks, to jest takie ukoronowanie tej radości całego dnia, czy tam wspólnego życia, że jesteśmy dla siebie ważni, tą uważność taką, no to to jest ważne. I tu uzupełniając estrogeny u dziewczyny, a testosteron u faceta, możemy sobie to jakoś zrobić. Dobrze, a jakieś takie wspomagające też środki są dla pań? No tak. 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 Ale też w formie jakiejś tabletki? Czy... Też, tak. Też. No i przede wszystkim są żele, są nawilżające, żeby unikać tego tarcia, tego, bo jest mniejsza jakość śluzówki, bo już nie ma estrogenów. Ale są w globulkach, w kapsułkach, w żelach, są też miejscowo stosowane, które odbudują ten nabłonek. Nawet po leczeniu infekcji też są takie, które odbudują te reszty glikolowe, żeby lepiej tam bakterie kwasu mlekowego żyły. No a ta odczuwalność, czy to może pozostać na podobnym poziomie? Czy... Tak. Tak. Tylko to trzeba robić, bo jeśli się odstawi, a człowiek odstawi, jest mu smutno, to jeszcze coraz rzadziej i to idzie błędne koło. Jeśli robi to coraz mniej, to coraz gorzej mu to wychodzi. Jeśli wychodzi coraz gorzej, to coraz rzadziej to robi i się robi błędne koło. To jeszcze ustalmy ilość spotkań w tygodniu. Z nami? Nie, 60 plus wśród małżonków. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Przynajmniej. No. Ja bym dążył do takiego optimum, żeby było za dwa razy w tygodniu. Ale nie, raz w tygodniu. Dobra, raz na dwa tygodnie, na początek. Tylko umawiamy się, że w piątek 18, znaczy, no, żeby to, ja mówię z tym kalendarzem. No, tak. Gdyby 20. Może być 19. No dobra. Wcześniej zaczniemy, później skończymy, tak? Może będzie więcej czasu. Wiesz co, ja myślę, że dla młodych to jest zaskoczenie, bo młodzi naprawdę myślą, że w tym wieku to już na pewno nie, a w ogóle to i nie wypada i w ogóle, no a my chcemy dalej żyć. To się zmienia. To się zmienia. A na to pytanie, że młodych to jest zaskoczenie, to ja mam coś taką przypowieść. Jak dziewczyna ma 18 lat i ma pryszcza, bo nawet matka przyprowadza te dziewczyny gdzieś tu, to ona nie wyjdzie na miasto, bo ją ludzie będą tak pokazywali, że zobacz. Ona tak to odbiera. Jak ma 20 lat, no to ewentualnie dekolt może pokazać. Jak ma 30, to czemu nie? Jak ma 45 i nadwagę, to już w ogóle pójdzie sobie w ten, albo i to pleśnie pójdzie opalać. Jak ma 60, to już w ogóle nago może leżeć. No, no tak, nie ma problemu. My jeździmy ze znajomymi na Mazury, już tak o lasa się możemy kąpać. Nie ma problemu, bo mamy 60 lat. Ja mówię, dziewczyny, a jak ci powiedziałem, żebyś w wieku 30 założyła, czy tam 20 stringi, no to przecież jak? To przecież to wszystko nie da się. A teraz? Czyli to jest a propos tym młodym, którzy mówią, że jak 60 lat, to jak on będzie uprawiał seks. No. Tylko, że jak on będzie miał za chwilę te 60, te 30 lat to tak. Ja pamiętam, jak miałem dziecko, a teraz mam wnuka. 2 lata. Kiedy mi te 30 lat minęło? No kiedy? Pracy. No, raczej. Dlatego ta mądrość jest taka, żeby korzystać z tego życia, ale razem z rodziną, żeby z tym dzieckiem, jak najwięcej czasu z rodziną, bo robota jest taka, jak nie inna. Mało tego, im mniej się będę przejmował robotą, tym się okaże, że mam więcej czasu. A nawet więcej pieniędzy się potem okazuje. Bo to jest niesamowite. Podoba mi się to, co mówisz. Dobrze, no to uratowałeś dzisiaj wiele małżeństw. Bo to naprawdę może być fajnie. Naprawdę. A czasem lepiej niż było. Szczególnie zachęcam do tego rannego spotkania. Pierwsze spotkanie, jak się zobaczymy, tak. Bo ja mogę wstać wcześniej, żona wstanie później, ale jak się spotykamy, przytulamy się. Ja mam nawet coś takiego, że nieraz jak wstanę, coś piszę na komputerze, żona wstała, idzie i stanie i mówi, no czekam. I ty ją przytula. Fajne takie rzeczy. I to taka magia się dzieje, że...
czujemy się kochani. Nie, tego bardzo pilnujemy. My z żoną Marioleńką mijamy się ileś razy w ciągu dnia. To my się za każdym razem ocieramy się. Tak. Na pewno wiele razy każdego dnia. Cudownie. No, bez tego sobie nie wyobrażam. Jeszcze dzisiaj w nocy przyjadę na Mazury, to się będziemy przytulać. No fajnie. Dobrnęliśmy do jakiegoś tam prawie końca. Tam ty przyjmujesz w jednym miejscu i to jest jakiś szpital, klinika? To jest centrum medyczne. Możesz powiedzieć oczywiście. Ale ja mam zapisy na 3 miesiące do przodu. Staram się już nie pracować, bo już jesteś za stary. Ty nie jesteś endokrynolog, że 7 lat trzeba czekać. No to ja bym poprosił zapytać endokrynologa, dlaczego mam wysokie przeciwciała. To powie, żeby się nie przejmować, że czasem tak bywa, że ten typ tak ma, że to sinusoida, że to niczym nie świadczy. Proszę jeść, co pani chce, bo mi tak mówią pacjentki, bo powiedziałem. Ja mówię, no ale to pani te przeciwciała zjadają tarczycę, ma pani guzki, torbierki na tarczycę. No ale tak endokrynolog powiedział. Aha. Natomiast potem czekają lata na takie spotkanie. No raczej. O matko jedyna. Dlatego jest ta książka, żeby dziewczyny sobie przeczytały. Badania same mogą zrobić. Gdzie mają przyjść po te książki? Gdzie to zamawiać? Ja sam je kupuję w internecie. No tak. I już nie ma ich. Zresztą się wyczerpały nakłady. Wyczerpały się nakłady. Przymierzam się jakieś, żeby coś napisać. To wznowienia muszą być. No to chcesz, żeby czytała książkę, ich nie ma. Ale ja poszedłem do Pascala, mówię, dostaniecie czwartą, bo już poszła ta czwarta o menopauzie. Jak wydrukujecie, dodrukujecie, bo tej pierwszej już nie było, bo tam trochę było tych egzemplarzy. Oni powie, ale papier jest drogi. Ja mówię, ludzie, no proszę was. Ale to nie ma dla pacjenta, dla klienta znaczenia. No raczej, to zapłacimy drożej. No tak, tak. No to iść gdzie indziej, możesz gdzie indziej z tym iść. Dlatego jak poszedłem w tego TikToka, to mówię, mam 250 tysięcy polubień w ciągu 6 tygodni. No, ale wiesz, książka jest czymś takim naprawdę fajnym. Tak, tak. Mało tego, ja nawet przedwczoraj była pacjentka, która sobie tą menopauzę pozaznaczała sobie i na okładce na przedniej napisała dziękuję, menopauzę, a na końcu tam jest napisane, że będzie pani zadowolona. To napisała tak. Aha. I dziękowała, że to szczęście, to bo ona sobie pospinała te rzeczy, zrobiła to, co tam jest. I jest dobrze, lepiej śpi. Tu się poprawiło, masa ciała się zmniejszyła. No kurczę, jakie fajne rzeczy. To mi się wpiszesz na ten facet jak młody Bóg. Dobra. A mojej żonie się wpiszesz o menopauzie. Dobrze. Ale i tak się będziemy oboje cieszyć, bo dla nas to doesn't matter. Wszystko jest super. Naprawdę teraz jest, no wydawałoby się lepiej niż mogłoby się spodziewać. Dokładnie. Ale do tego się gdzieś tam dorasta. I od tej bliskości zależy jednak najwięcej. Od szacunku do siebie, miłości właśnie. A nie tylko no, seks dla seksu. Córki nie słuchać. No i ktoś, kto ma takie pachanie na ten seks, to raczej leczy jakieś napięcia. Jeśli są w nim, to seks rozładowuje te napięcia. I jest to taka w sumie zdrowa, pozbawiona działań ubocznych. Metoda, na przykład masturbacja, czy dziewczyna, ona sobie zrobi, bo ja rozmawiam z pacjentami, panie, po co mi chłop, ja sobie 2 minuty mam taki orgazm, że hej, żadnego chłopa nie potrzebuję tam ogarniać. No dobra, spoko, ale jeśli to robisz tam 5 czy 7 razy dziennie, nawet w tej książce na stronie 116 jest. Jak 7 razy dziennie? No można, jak ktoś jest napakowany, tak, to musi to rozładować. No to są badania, że to go nie zabije i krzywdy mu to nie zrobi, masturbuje, to krzywdy mu to nie zrobi. A na przykład jak będzie pił gorzałe, czy 7 piw wypije, czy nie wiem, 7 szotów, czy nie wiem, tak, czy 7 papierosów, czy 7 cygar wypije, no to sobie zrobi krzywdę. Ale tu nie. No, ale chodzi mi o to, że rozładowuje to seks. Seks rozładowuje napięcia. I, czyli ktoś musi mieć jakieś napięcia, czy lękowe, czy jakieś, żeby sobie w ten sposób się ratować, powiedzmy. Czy nie ma partnerki, to seks taki zastępczy. Natomiast jak ma partnerkę, to powinien z nią raczej to uprawiać, bo jeśli jest dobra komunikacja, niż oni sobie oddzielnie. Tutaj to chciałem właśnie, żeby wybrzmiało. Ale się odkleiliśmy. No to jest część życia, no to się nie da uciekać. Dobra, czyli bo z tobą, ty masz tyle roboty, że z tobą się nikt nie powinien kontaktować w ogóle. Znaczy ja nie zabiegam o następny pacjent. Bo ja nie ogarniam tych, co już są. Ale książki, postaraj się, żeby wydać nowe. Tak, tak. To tyle możesz obiecać chyba. No tak, no tak. Niech to wybrzmi. Nie, ta wiedza się pcha, jest ciągle coś nowego i ja to muszę udoskonalać i dopisywać nowe rzeczy. Wiesz, jest w sieci dosyć sporo rozmów z tobą. Więc tam odsyłam, bo pewnie będą inne treści niż my tu dzisiaj nam się udało opowiedzieć. No bo to są cenne, takie wartościowe, nie? No, wiesz, kto lubi ginekologa? Umówmy się, to nie jest osoba pierwszego kontaktu.
Czy ja jestem, wydaje, jako ginekolog, wydaje mi się, że chyba jedyny w kraju taki holistycznie patrzący. Na, a uważam, i mi to samo jakoś się spięło, żeby być skutecznym i uczciwym wobec problemów. No to ja bym jeszcze chciał wiedzieć, dlaczego nie ma młodych naśladowców. Nas nie uczą na studiach diety, nie uczą nas odżywiania, wpływu diety na jedzenie. No dobrze, ale jesteś ty, osoby takie jak ty powinny stać się mentorem dla młodych. No i jeśli ktoś widzi, że dzieją się takie rzeczy, one są tylko na plus, to ja bym w swojej branży kiedyś chciał szukać takiego mentora, od którego mógłbym się uczyć rzeczy pożytecznych i pożądanych i innych. Znaczy ja bym chciał gdzieś to przekazać dalej, tą wiedzę i nawet uczyłem w takiej uczelni, tylko że oni się przemianowywali z tym nazewnictwem swoim i miałem ocenę od studentów 4,7 na przykład i jak przyjeżdżała komisja z ministerstwa oceniając pracę uczelni, to mnie wystawiali, żeby przyszło tych czterech profesorów na mój wykład i oni siadali, bo jakoś wszyscy się nie chcieli w trakcie przerwy, już jak ogłosiłem przerwę, to się odwracali i do tych, bo akurat to było pielęgniarstwo, się pytali, no jak im się wykład podobał, co one z tego zrozumiały. No ja nie miałem na to wpływu, co one powiedzą. A one mówią, panie, proszę pana, bo oni też nie wiedziały, kto to jest, bo ktoś przyszedł się z przodu. Proszę pana, my tu się tyle o życiu dowiadujemy, takich fajnych życiowych rzeczy, takich jest. Myślę, no pięknie, bo jest to moją pasją, ta edukacja. Aha. Niestety ta ilość biurokracji, jaka tam była w tej szkole, plus jeszcze, że mam iść do dziekanatu i sprawdzać dokumenty, czy ktoś dobrze wydrukował stronę i się na tym podpisał. No ja mówię, że ja nie do tego tu jestem. Aha. No i fajnie, że tam pracowałem, natomiast już nie pracuję, a ktoś inny to robi, a ja mogę właśnie edukować na szersze trochę pola, bo teraz jestem zapraszany czy na webinary, czy na warsztaty i tak dalej i robię dużo większe rzeczy. Dla dużo większej, jak na przykład mam webinar, to 450 osób się wbija i ja to wszystko dalej opowiadam. Super. Robię dla zakładów pracy też, czy ta wiedza jest posiana dalej. A poza tym każdy też, jak już poczuje, to jest bardzo cenne w rodzinie, to się przekazuje siostrze, bratu i tak dalej, a też mi piszą dziewczyny już ze całego świata, bo ta książka już pojechała do Brazylii, czyli do Stanów, do Australii. Też dzwonią dziewczyny, na online się czasem mówiłem, a ja też nawet nie mam gdzie wbić tych wizyt online, bo jak chcę zadzwonić, ja powiem, jakie badania zrobić, potem obejrzę wyniki. To też nam internet, współczesne czasy umożliwiają taki kontakt. Ja mogę zlecić USG, zobaczyć, ja nie muszę dziewczyny fizycznie dotykać, żeby powiedzieć na tych dolegliwościach, na podstawie tego, jakie badania warto zrobić i co z tego będzie wynikało i dać zalecenia. A już ona jest jak gdyby w 80% sama sobie może zrobić dobrze. I brak jest tej wiedzy, tej komunikacji wśród lekarzy, żeby dużą kobietą na przykład z mięśniakami powiedzieć, jak ona się ma zachować, bo jest 45+, taka dziewczyna, a ma mięśniaka 5-centymetrowego. No to, bo już za chwilę menopauza, no to może nie. A już ma, go obserwuje, tam powiedzmy 7 lat, no to i ona nie wie, co ma zrobić. No to jak ja to wszystko wytłumaczę, ona mówi, o Boże, to ja już teraz wiem. Ja mówię, to czemu pani nie wiedziała wcześniej? No bo nikt jej nie wytłumaczył. I ona myślała, sobie coś wymyślała, że to będzie to, że tam to, że jak to jest, jak to wygląda. Czyli brak takiej komunikacji w dwie strony. I podejście też lekarza jest asekuracyjne, bo on jest od trochę inny punkt widzenia ma. On chce mieć w dokumentacji dobrze, z pacjentką chce mieć dobrze. Natomiast jak się, no, pacjentka też jest ważna, ale jak się wytłumaczy tej pacjentce, to on się zupełnie inaczej leczy. Ja tego się nauczyłem w onkologii. Jeżeli pacjentka wie, co ją czeka, jakie będą efekty, co będzie następnego i co się będzie, to ona zupełnie się inaczej leczy, niż jak ona tego nie wie, nawet wytwarza sobie pełno strachów i tym się zajada. To ciężko się z tymi ludźmi współpracuje. Tak niedoinformowanymi, którzy się pełni lęków i obaw. Dlatego ta edukacja, nawet jak już ktoś choruje, jest niesamowicie ważna, a co dopiero mówię z profilaktyce. Poza tym też dziewczyny te 19-18 lat też idą w życie, nie wiedzą o tych ciążach, co je czeka, są nastraszone i tak dalej, czy o zaburzeniach, czy o krwawieniach nieprawidłowych, za dużych, za małych miesiączek, bolesnych miesiączkach. Nikt im nie rozkmini, dlaczego, z czego to się może brać, bo może by spróbowała i by tego nie było. No to ja teraz piszę 5. książkę dla dziewczyn, 15+, 25+. Ja się z tej wiedzy wyczyszczę, zostawię to, ale żeby dać szansę, że jak ktoś dostanie, to będzie mógł sobie przeczytać. Cały naród jest ci wdzięczny, że napisałeś te książki, bo to wszystko zmienia. A jaki był nakład? Ja nie mogę mówić, bo to jest tajemnica. Aha, bo to jest ważne, żeby one nie zabrakły ich. Bo to jest pojedyncza wiedza. Już ten pierwszy dodrukowali. Mi się wydaje, że jak to schodzi, to tam ileś tam czasu jest dobijania się i dodrukują. Zresztą już redakcja prosiła, żebym zrobił aktualnienie którejś wersji. No ale ja teraz mam tyle roboty, że jakoś tak usiąść to wszystko jeszcze. Bo żeby to zrobić, to ja muszę 15 razy tą książkę przeczytać, żeby wyłapywać różne rzeczy. Naprawdę. No to jest takich trochę pracy. Jestem z ciebie dumny. Miło. No dobra. Dociągnęliśmy. No więc zobaczyliście sami, drodzy państwo, kto tu dzisiaj ze mną był.
No i to nie wiem, czy będzie jeszcze okazja się spotkać kolejny raz. Ja bym bardzo chciał, no ale zobaczymy. Może jak pojedziesz na Mazury, to się u mnie zatrzymasz w studiu w Chlebowej Chacie jeszcze na jakiś odcinek. Bardzo ci jesteśmy wdzięczni z moimi widzami, że się zgodziłeś przyjechać na rozmowę. Drodzy Państwo, gościem dzisiaj był doktor ginekolog położnik Tadeusz Oleszczuk. Mój nowy kolega. No i dzisiaj to popłynęliśmy. No ale nauczymy się z tym żyć. Co byś jeszcze chciał powiedzieć swoim słuchaczom tak o na koniec? Że może być dobrze, że po 50 się naprawdę jest, to jest ta druga połowa życia, bo ja to wiem już po sobie, bo mam 60 lat. Są punkty, na które warto zwrócić uwagę, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Uciec z tych pułapek, takich, które się pakujemy i pociąg jedzie w moment takiego odjazdu, żeby ten pociąg postawić na tory, które pojedzie dla naszej świadomości. Bo budując świadomość tego, co jemy, bardzo dużo osób przychodzi mi, proszę pana, ja teraz zwracam uwagę na to, co jest w ogóle ekologiczne. Na wiele rzeczy, co się ubieram, jak żyję, a zaczęło się od tego. I ta przemiana nam się należy. Bo mamy tak cywilizację rozwiniętą, że my możemy z tych dobrodziejstw potrafić, każdy może z tego skorzystać. Bo to jest wymierzane prawdę z nieprawdą i tam gdzieś jest pochowane to wszystko, że jak my wyciągniemy te rzeczy, które dla nas są korzystne, to możemy to życie pociągnąć coraz lepiej. I ja bym do tego zachęcał. Dlatego też piszę te książki i mówię o tym, żeby samemu sobie zrobić tą checklistę i spojrzeć na to, co możemy dla siebie zrobić. I wiarygodnie, na podstawie wyników badań. I prosiłbym wywalić gluten twardo, tą pszenicę, cukier na pewno, owoce no nie w takich ilościach jak jemy, z mięsem uważać raz w tygodniu, bo pytają mnie co ja jem, no właśnie, gotowany indyk raz w tygodniu, ale głównie w większości to są warzywa i ta skrobia oporna. I się czuję dużo lepiej niż kiedyś i do tego bym zachęcał, do takiej uważności i zadania sobie pytanie, co jest dla nas ważne, bo ja miesiąc temu, tak jak powiedziałem, odkryłem w sobie, że dla mnie jest ważne, jestem ja sam, moje własne ciało. Jak mnie dziewczyna masowała twarz, tak sobie pomyślałem, Boże, w niebie jestem. Bo byłem w tym momencie, one refleksoterapię robią dla pacjentek onkologicznych. I wiele pacjentek, one mówią, że płaczę w tym momencie. Ty już chorujących poważnie, bo ono nagle czuje, że ma twarz, że ma oczy, że ma jakieś punkty na tej twarzy, że ona tu sobie leży przez tą godzinę i odkrywa samą siebie. Także... Jeszcze jak chcę, jak to się nazywa? To taki masaż. Jeszcze można stopy zrobić tak samo, aha, ale jest taka miejsce takie, Manila Clinic na przykład na Kenie w Warszawie, do dziewczyny też po przejściach swoich, ale doszły do wniosku, że będąc uczciwym wobec samego siebie, dając swojemu ciału odpoczynek, sen, nawodnienie, prawidłowe jedzenie, te właśnie kiszonki, które pobudzają naszą, odbudują tą naszą równowagę i hormonalną, i mineralną, my jesteśmy w stanie sobie to życie poukładać, ale też i lepiej się czuć, więcej czerpać przyjemności z tego, że żyjemy, a nie godzić się na to, co nas, sztywność stawów i tak dalej, bo to z czegoś wynika. I to jest szansa tej zmiany. I ja widzę takie osoby, bo już mam długie obserwacje. Te dziewczyny po 10, po 12 lat już tak widzę, jak to wszystko wygląda i wiem, że jest fajnie. Poza tym część z nich mi powiedziała, panie, to napisz pan książkę, to zrób. I ja tak w sumie mogę napisać. Słyszeliście to, panie, dzisiaj. Dobra. Poświęciliście nam czas, za co jesteśmy wdzięczni. No i cieszcie się życiem, dbajcie o siebie, róbcie badania, te wszystkie profilaktyczne i te wszystkie testy, o których doktor wspominał. No fajnie, że mogliśmy się spotkać. Państwu dziękujemy. Sięgnijcie do dwóch poprzednich odcinków, które były w którejś z poprzednich piątków. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Aha. Jeszcze ci nie mówiłem, bo jestem piekarzem. Ty nie jesz chleba, ale ja mam deskę do krojenia chleba, tylko że to nie jest taka zwykła deska, bo tu jest napisane recepta na sukces. Tak. I taki sukces w relacjach, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy. Bardzo uniwersalny. I to są trzy słowa, które brzmią. Kochaj, służ i dbaj. Tak, tak. Jeśli kochamy ludzi, nasze żony, nasze rodziny, jeśli potrafimy im służyć i potrafimy się o nie zatroszczyć, tak, no to już nic lepszego nie możemy zrobić. Bardzo dziękuję. To po prostu się, ja to nazywam czynieniem dobra. Robisz dobro, to do ciebie wraca razy dwa, razy trzy, no tak, ale dodaję też skrzydeł. Bo ty będziesz u mnie na playliście roznosiciele dobra. Tak? No właśnie. No. No. Ja tak mówię, jest taka playlista. Super. Czynić dobro, robić ludziom dobro.
Bo po przeczytaniu tych książek, jak ktoś sobie poukłada to, to czuje się lepiej, jest zdrowszy, schudł, tam zaszła w ciążę dziewczyna, bo mam takie coś. Czyli realnie te literki, które tam są w tej kartkach, na tych kartkach, zmieniały czyjeś życie. Tak. Na lepsze. I z sukcesem. Tak. W sposób realny zupełnie. Tak, wiarygodny, tak, autentyczny. Jest dziecko, jest drugie, a nie było. Mimo 5 inseminacji, 3 in vitro. Już dzieci, chłopaki się poddali ta dziewczyna. A tu już drugie dziecko jest, także realnie super. Tworzy się ten świat. No. Dlatego się dzielę tą wiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale fajnie. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.